Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, przepraszam za swój głos zachrypnięty, ale wczoraj było troszeczkę, że tak powiem, rozwiązłości. Dzisiaj oczywiście dla was będę miał jakieś tam na streamach ciekawostki. Wiadomo chyba dlaczego. Wiadomo, co wczoraj było. No i co? Nagrywamy bitewkę. Sponsorem tej bitewki jest kolega Wodzu 123097, a to, co tu widzicie... Czekajcie, to jest z widoku gracza. O! To, co tu widzicie, to mouse. Mouse w War Thunderze. O, nawet orełka sobie, kurka, dziabnął. No i zobaczymy. Bitwa jest realistyczna. O! To też... Fajna rzecz, bo widziałem ostatnio, że byliście na tak, no to oczywiście ja swoje bitwy raczej zręcznościowe będę pokazywał, ale zaraz o tym powiem zresztą. A wasze realistyczne jak najbardziej również mogę... Jadą dwa mausy. No zobaczymy, jak to dinga. Wygląda świetnie, moim zdaniem. Mapka dla mnie kompletnie nieznana. Nie wiem, czy na niej grałem kiedykolwiek. Ogólnie zamierzam, moi drodzy, zagrać trochę, czy też pograć trochę w War Thundera, ale od już na swoim koncie, od tych tierów podstawowych. I spróbuję nawet realistyków, ale tutaj raczej nie zostanę ich fanem. Dlaczego wolę arkadówkę od realistyka? To zrobię wam oddzielny materiał o tym. I bardzo proszę w komentarzach... O kurka... Chyba się gość jakiś zdetonował na koledze. Aha, tutaj trzeba było P. To jest pauza. Pokaż markery. O! To tak ma być. Bo tu przecież w realistyku nie widać nic. Widzicie coś? Ja nic nie widzę. Niby coś jest, ale... Absolutnie nie widzę, że tam coś jest. Nie wiem, czy ktoś odjechał, czy co? No na razie Mausior dostał po gąsienicach. Z tego co widać, takie na żółto są. No, kluka nawet teraz wściubiam w monitor i tam nic za bardzo nie widać. Oczywiście nie grałem w War Thundera czołgowego, no nie wiem ile, półtora roku, dwa lata może. No nie, dwa to przesada, półtora roku pewnie gdzieś nie grałem, także mogło się dużo rzeczy zmienić. No i dlatego chcę od tych początkowych. Napiszcie mi proszę, czy w ruskiej linii jest jeszcze czołg... Nie T-34, tylko on był przed T-34 i był tak OP totalnie, że był zarówno szybki... O, no właśnie. Dobra. Słuchajcie. Dalszą część będziecie mieli z mojego konta. Okej, wracamy. Prawdopodobnie tutaj gdzieś zakończyłem. Więc jedziemy dalej. Jako, że się przelogowałem na swoje konto, to podejrzałem, że czołg, o który mi chodzi, to jest T-50. Napiszcie, czy to taki wymiatacz nadal jest. Chociaż nie ukrywam, że dla mnie najciekawszymi, najfajniejszymi czołgami w War Thunderze zawsze była linia niemiecka i Panzer 3, Panzer 4. T2. Oprócz tego jeszcze tam jest taki zwiadowczy pojazd, jeden Premka, który mam. Więc no to dla mnie był... Może on nie jest jakiś mocny czy coś, ale no, po prostu lubię takie pojazdy. Druga sprawa, jako że w ogóle nie jestem w temacie, to powiedzcie mi, czy jest obecnie jakiś super zestaw do kupienia, bardzo opłacalny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dawno, dawno temu robiłem materiał o tym, że na Steamie były jakieś obniżki i można było zestaw... No, super zestaw wtedy, bo tam i golda mnóstwo było i... I samoloty, chyba Mustang był w tym, ale pewny nie jestem. Był taki zestaw, no i czy teraz jest okazja też na coś, bo zdarza się. Nie wiem, czy tam na Steamie w ogóle są jeszcze jakieś zestawy, bo może gadziny się przejechały. Nie mam pojęcia. Mamy dwa mausy. Co mi się w mausie podoba,
Dźwięk. Jest naprawdę fajny dźwięk zrobiony. Dobra, tutaj widzę taki jest bobsleigh troszeczkę. No, Maus powinien się czuć... O! Ale dostał. Ale też przebił, bo zobaczcie, kolega wyjechał, no tak... Boczkiem, boczkiem. No, przede wszystkim trzeba będzie mapki troszeczkę poznać. Nie ukrywam, że War Thunder to dla mnie głównie samoloty. Samoloty na arkadówce. I to przed tą erą odrzutową, bo kiedyś odpaliłem sobie i kompletnie nic nie potrafiłem strącić, więc to nie dla mnie raczej. Aha, co to jest? Tygrys zwykły? Nie. To jest to, co mnie tak tłukło, jak ostatnio grałem. Pamiętacie te 44 i tak dalej. No, Niemcy na straconej pozycji. Nie wiem, jak wyobraża sobie nację niemiecką Gedzin, no bo wiecie przecież, że w pewnym momencie Rosjanie bardzo mocno w czołgi poszli, w przeciwieństwie do Niemców. Maus mausem, ale później długo, długo nic. O, kolega się wycofuje, widocznie z przodu coś tam może czyhać. Tutaj długa bitwa będzie, więc troszeczkę możemy sobie pogadać. A odnośnie mojego filmu, uzasadnię wam w filmie po prostu, dlaczego te bitwy symulacyjne i tak dalej, to nie jest to. O, z tyłu coś chyba waliło. No tak troszeczkę między młotem a kowadłem kolega może być teraz. Ciekawe, czy tu z lewej, z prawej strony coś może nagle wyjechać. Na razie mamy dwa czołgi zniszczone. No Maus, jak widać, wolny bardzo, ale ma uszkodzone gąsienice. Nawet nie wiem, czy to na mobilność. Aha! Ola Boga! Wybuch amunicji. Widzieliście? Wybuch amunicji. O, na dwa Mausy. Na dwa Mausy. No tutaj to już widzę dużo ludzi w jakichś klanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sporo, sporo. Ja się nie zamierzam wynurzać tam, za bardzo wychylać. Powiedzmy, pantera to już takie ostatnie pragnienie. Chociaż mam już odkrytą jakąś panterę. Pewnie tą najsłabszą. Czy coś się pojawi. Pewnie są tu miejscówki, żeby Amerykaniec mógł na wieżę zagrać. Maus został spalony jeden. Jest! Jest coś, rakieta. Ale słabo to było widać. No niestety, niecelnie. No tutaj tą rakietą nie sięgnie prawdopodobnie. Znaczy, nie wiem, czy dobrze widziałem, że to jakaś wyrzutnia. Już teraz nie wiem nawet, jakie pojazdy tutaj są. A, i jeszcze jedna sprawa, bo może ktoś z was oczekiwał, że jak odpalę tą bitwę, to będę jakieś porady dawał, jak grać. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, ja tutaj już dawno nie grałem, żadnych porad nie zamierzam dawać, bo pierwszy raz na oczy Mausa widzę. Także oglądajcie jako ciekawostkę, żebyście sobie zobaczyli po prostu, jak w War Thunderze Maus wygląda. No taki krzaczek przy wieży to jeszcze jest fajny, bo tam jak ktoś jakąś tarczę... O, to było to właśnie, co tutaj jest. To był ten pojazd. A, no i napiszcie mi, co tam z tymi kutrami. Cholera, kutry miały być, nawet kisiłem załogi. Nie wiem, czy kupienie wolnych dla załogi, czy załogi są takie same. Kupiłem punktów i nakisiłem na załogach, żeby sobie potestować te kutry. No i nie wiem. Niby kiedyś ktoś mi napisał, że żeby tam się zakwalifikować, to trzeba grać chyba czołgami dużo. Tam się coś odblokuje. Albo można było zapłacić, no ale nie, nie, ja już to przerabiałem. Kiedyś za te bitwy lądowe zapłaciłem tylko po to, żeby grać. Nie uważam, żeby to był fajny... Zarabianie zarabianiem, jak najbardziej okej, natomiast
Oho, jednak tam jest coś, zobaczcie. Tylko mu było widać coś. Dobra, kolega się cofa. Ale pali się chyba cały czas, a gaśnica? No właśnie. Ło, kurka wodna. O, ale ogień poszedł. Jeszcze jeden się wychyla. Nie wiem, czy kolega nie widzi, że niżej tam jest gościu. Czy też działa nie można opuścić. Oho. A, nie udało się. Nie udało się. Cztery fragi. Tych fragów podobno więcej będzie. I kolega napisał mi, że jakieś punkty tu będzie zdobywał. Czy tam bronił. Będzie bronił. To właśnie chyba... Nie wiem, czy siedzi w tym momencie na tym punkcie, czy... Tak, to koło pewnie oznacza. Oni tutaj wbić chcą za wszelką cenę, żeby przejąć. No, także jeżeli jest jakaś, czy w sklepie super oferta, to bardzo chętnie bym kupił. A wolałbym samoloty, szczerze mówiąc. Bo czołgów premium to troszeczkę mam. W tym mój ulubiony. Niemiecki, z takim krótkim działem. Już nie pamiętam, to jest chyba Panzer 3N-ka. Fajnie mi się tym grało, aczkolwiek na dużych mapkach beznadziejnie. No, gościu się tak schował, że go widać. Jest już ogień. Po drugim strzale. Tutaj pewnie się dziwicie, dwa działa są, więc... Maus może strzelać z dwóch. Ma jedno takie mniejsze. Jeszcze na takie jakieś szybkie cele, pewnie słabo opancerzone, to jest eleganckie. No, kolega skontowany tak, że nie powinni go tutaj przebić. Dwa rodzaje pocisków. Gdyby tych krzaczków jeszcze tak nakładł, to rzeczywiście fajnie mogłoby to wyglądać na tych bitwach realistycznych. No, wychyla się, wychyla się. Też jakiś krzak ma przylepiony. Ciekawe, czy oni tutaj mają możliwość zajechania gdzieś z drugiej strony. O! Teraz było go widać, ale kolega niestety wieżę miał odwróconą. Jest z tyłu ktoś. O! Pięknie weszło. O, zobaczcie teraz. Ten chce za wszelką cenę. Ej! Kurka, pauza! Jak to jest? Free camera. Widok domyślny. Widzicie to? To jest ten pojazd, który kupiłem. Ale super. Nawet nie wiedziałem, że to jest w War Thunderze. Muszę zobaczyć, jaka jest różnica w modelach. No dobra, jedziemy dalej. Nie no, Mausowi to on nic nie zrobi z tego Boforsa. Bofors przeciwlotniczy tutaj... Nie wiem, gdzie bym musiał trafić. Nie, nie ma mowy. No niestety. Co on przyjechał takim pojazdem tutaj kapować bazę? O, jedzie, jedzie. O, już skontowany Maus. Uwaga. O, nie weszło. Teraz w działo, żeby uszkodzić tym mniejszym. Chociaż nie, to cały czas jest strzelanie tym mniejszym. Bo to jest uszkodzone. Zamek chyba uszkodzono, o ile dobrze widzę. Uszkodzony zamek w dużym dziale i tylko z tego małego kolega może naparzać. O! No, Mausior chyba siądzie zaraz, coś czuję. Ciągle podzielę go. Jest z boku, przyjechało coś.
Ale lipa. Pożar nie ma już gaśnicy. Uwaga. O, nie przebi... O, jest. Przebicie. A to co? Hotbox. Tutaj rozumiem, kiedyś takiego fejla zrobiłem, że innego gracza pokazywałem. Chodzi o to, że gościa można... O! Tym razem kolega Tiger 2 z działem 105 mm, także całkiem nieźle. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. Jeszcze tylko włączę to, tak żebyście mieli. To zaraz spróbuję. To buraczki są? Dobra, zaraz... Tak, okej. Słuchajcie, przepraszam za te efekty specjalne. O ile dobrze zrozumieliście, mam wydać opinię, czy buraczki są już dobre i można w słoiki kłaść, czy też nie. Gruby człowiek, nieporadny, ale jeżeli chodzi o smak, jest dobry, dlatego jestem tutaj taką troszeczkę wyrocznią. Muszę zatwierdzić, że już buraczki dobrze doprawione. Swoją drogą bardzo jest fajna pogoda, to znaczy jest deszczowo u nas, natomiast jest bardzo ciepło. Nie wiem jak u was, ja przypominam, na Kujawach mieszkam i jest taka plucha, ale naprawdę nawet na krótki rękawek można by było chodzić na zewnątrz. Super. Super, super. Jeszcze pierwszy raz kazali mi dzisiaj w piecu napalić, także... Kurde, wypas, wypas typowy. Chociaż moim zdaniem jeszcze nie trzeba, bo w pokoju jest 18 stopni, więc to jest temperatura, do której ja jestem przyzwyczajony. No dobra. Czy Tiger 2 da radę tak samo jak Maus? Kolega w to samo miejsce przyjechał, zobaczcie. No, no, no. Czy będzie za zakrętem tu, gościu? Nie. Nie ma. No, działo słabsze, oczywiście od Mausa. Przypominam, że Maus ma 128 mm działo. Ale powinno dawać radę. Zobaczymy, jacy tu przeciwnicy będą. Kolega okrąża. O, jest coś! O, kto pierwszy, ten lepszy, widzicie? Kto ma lepszy refleks, ten wygrywa. Też krzaczkami się obłożył. Krzaczki się nie palą. No dobra, to teraz chyba można zdobywać już. O, kurde! Ale mu nie pójdzie teraz. Ale lipa. No, szkoda, szkoda. Ale był ding chyba. Wyjedzie? No, kolega strzelił tak trochę. Chyba, no i teraz się rozkokosił. Co to jest? Czy to jest... T29, czy... Tak, T29. Bo widać na paseczku. No, górnej płyty T29 chyba nie powinien przebić Tygrysowi, ale objeżdża ktoś chyba. Także kolega stawia wszystko na jedną, że tak powiem, szalę, bo zaraz go objedzie z tyłu koleś. O, już nie ma wyjścia, trzeba się wpakować. Elegancko, zobaczcie. Widać cień chyba? Nie. Zobaczymy, z której strony nadjedzie. Jest! Aaaa! On jest podpalenie, jest podpalenie. Z góry wali jakiś samolot. Chyba. Nie. O, leci bomba. Ktoś tu ochrania kolegę, widzę. To nie był... Ktoś tu ochrania. Snuffy. O kurde. No niestety. Wyjechał na pewniaka.
Tu jest ten Snuffy Arado. Jeszcze zostało bitwy 5 minut, więc wodzu weźmy jakiś inny pojazd. Zaraz zobaczymy co. Zaraz zobaczymy co. Jest Maus! Kurka, drugi raz Maus? No powiem wam, że ta bitwa nie zanosi się na... Kurczę, mało ubywa. No już nie będzie drogą, tylko na przełaj widzę. Zobaczymy. Z tyłu Panzerfaust przyklejony. Ale mogli zrobić jakieś zaczepy takie, żeby było widać, że to nie jest przyklejone, tylko ten... Nie wiem skąd się te... Może to też jakieś nagrody są, ten karabin z tyłu i Panzerfaust. Powinny być jakieś takie blaszki. W modelarstwie widziałem, że specjalnie ludzie kupują zestawy takie blaszek i tego typu drobne elementy, czyli zaczepy na jakieś tam karnistry czy jakieś szpadle. Oddzielnie doklejają właśnie z blaszek. No, swoją drogą będę musiał wam pokazać kolejny model. Może jutro albo pojutrze. Merkawa czeka na pokazanie, którą kupiłem tanio na Allegro. No i ciągle Tygrys dwójka, który dostałem od was w prezencie i wysłałem do zrobienia panu Michałowi. Ostatnio Opla Blitz mogliście zobaczyć sklejonego przez niego. No i zrobił mi Tygrysa dwójkę. Jeszcze nawet nie rozpakowywałem tej paczki. Zobaczymy, co tam za piękności wyszło. A to był zestaw z blaszkami od razu. Ten, który dostałem. Natomiast tyle części, że to po prostu, no, szok. Dwa punkty na czerwono. Jak widać, demonem prędkości nie jest Maus. 9 fragów do tej pory. Jestem ciekawy, jak tutaj koszty wyglądają, czy... Tak jak w WoCie wychodzi się, jak się przegra bitwę i zginie na minusie, czy też jednak na plusie. Aha, dojeżdżamy do tego miejsca, dobra. Tylko czy tu lufę będzie można opuścić? Tak jak po pochyłości się jedzie, zaraz zobaczymy. No, nikogo nie widać za bardzo. Aczkolwiek oba punkty są odbijane w tym momencie chyba. O! Dostał! Dostał. No dobra, wjeżdżamy. Jest w kółku. No dopiero się uczę rozpoznawać te komunikaty u góry pod paskiem, że takie coś jest. No, tak bokiem kolega jedzie dosyć, ale Maus gruby pancerz, wiadomo, z boku. Kapujemy. Dziwna sprawa, bo tu jeszcze dużo jest do przejmowania. Natomiast bitwa zaraz ma się kończyć. Za minutę. Czyli co się stanie? Wszystkie czołgi będą zniszczone, czy co? Tu by idealnie było, jakby jeden Maus stał z jednej strony, a drugi z drugiej. To by może i nie do ruszenia było. Chociaż taka sytuacja... Na początku miała... Aha! Wszyscy chyba stracili, tak. To jest koniec tej bitwy. Wszyscy stracili chyba pojazdy, bo po prawej stronie nikogo nie ma.
tutaj wszystko takie przezroczyste. No. A nie, przepraszam, lokalizacja nieznana. Pojazd utracony. Lokalizacja nieznana. Jest znana już, Centurion. Czyli to trochę lipa, bo nawet jak... Zobaczcie, to jest lipa. Nawet jak nie widzimy gościa, to i tak pojawi nam się tutaj podświetlony. Wiecie, o co chodzi? I wiemy, że gość nas zobaczył albo jest w zasięgu wzroku. No, jakby kolega wyjechał jeszcze, to byście to widzieli. Ten gościu w Centurionie się podświetlił, mimo tego, że kolega w Mausie na pewno go nie widział, bo by strzelił pewnie. Dobra, koniec. Koniec bitwy, słuchajcie. Zrobimy tak, ja sobie troszeczkę czołgami pogram. Tak, jesteś w telewizji, oczywiście, że tak. Diegula czeka na mnie, żeby na spacer iść, kurde bela. Słuchajcie, ja sobie czołgami trochę pogram i jak już sobie pogram, to powtórki będą inaczej wyglądały. Po prostu będę wiedział, co się dzieje na mapce i będę wiedział, jak wyglądają mapki. Natomiast obecnie to będzie takie, no takie coś, co widzieliście przed chwilą. Chciałem wam Mausa pokazać po prostu. Kolega zrobił 10 fragów tutaj, użył 3 czołgów do tego, z tego co widzieliśmy, Tygrysa, 2 razy Mausa. Nie wiem, dlaczego mógł wziąć drugi raz Mausa. Kompletnie tego nie rozumiem. Wydawało mi się, że w tych bitwach realistycznych po prostu bierzemy czołg, jak go tracimy, to tracimy. No, nawet na arkadówkach jest, jak tracimy jakiś czołg, to tracimy. Nie wiem, dlaczego 2 razy. Czy można wykupić też, tak jak na arkadówce? Nie wiem. W każdym razie, panie wodzu, bardzo serdecznie dziękuję za powtóreczkę. No, dzięki temu w ogóle mogłem zaprezentować Mausa, bo sam to nawet za 5 lat nie dojdę do takiego czołgu. Nawet się pewnie nie będę starał. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.